Cześć, Krzysztof Kobus z travelfoto.pl i portal mojego podróżnika. Przypomnę, że prezentuję Wam dzisiaj dwa różne typy sandałów. Oba to firma Teva. To jest Teva Flow 2 Universal. Lifestyle'owe, o nich już mówiliśmy. Idziecie na imprezę. Te są Teva Terra 5-4 i... No i właśnie, i teraz o tych sandałach. To są sandały outdoorowe, przy czym słuchajcie, dla mnie sandały outdoorowe to najczęściej był tak, że to był but alpejski z dziurami, trochę siatki i to były dla mnie sandały. Człowiek dorasta, mądrzeje, jednak zdecydowanie bardziej przyjazne dla stóp są właśnie takie sandały. No ale dobrze, no ale czy one nadają się na pewno do outdooru? No, ta podeszwa nie pozostawia w ogóle żadnej wątpliwości. Bieżnik to jest taka guma pajęcza, jak się firma Teva chwali, to nie pozostawia żadnej wątpliwości. I uwaga, co tutaj jest jeszcze bardzo ciekawego? Shockpad, czyli pod piętą, tam gdzie skaczemy gdzieś ze skały na skałę, mamy znakomitą amortyzację. Dwie warstwy gumy o różnej twardości powodują, że nie dość, że to nie poślizgniemy się, to jeszcze na dodatek jest tak, że nie czujemy w ogóle skały. Będziemy Wam to pokazywać w dalszej części już testu w praktyce, ale uwierzcie mi, idziecie po skałach, nie czujecie. Anatomicznie wykonana oczywiście podeszwa, ona się dostosowuje, to jest kolejna warstwa gumy, mięciutka, idealnie się dostosowuje do każdej stopy. No i mocowanie, które zawsze miałem wątpliwości właśnie, no dlaczego to mocowanie jest takie filigranowe, takie kobiece, ale wiecie co, ono działa. Dodatkowo jeszcze, poza bardzo mocnymi rzepami i paskami, są wszyte takie poduszeczki neoprenowe, które powodują, że na pewno się nie obetrzecie po prostu na szlaku. To cóż, zapraszam do śledzenia testu długodystansowego, a na razie to była tylko krótka prezentacja. Teva Terra 5-4, męskie sandały outdoorowe.